Szanowni, to jest ten weekend wielki dla naszego narodu, spragnionego wyjścia do ludzi jeszcze bardziej niż to się udawało do tej pory. Będzie już można wyjść do ludzi na siłowni, będzie można posiedzieć z ludźmi nie tylko w ogródkach, gdzie ostatnio było troszkę zimno i tam w kocykach ludzie siedzieli, ogrzewali się gorącymi pizzami, a teraz będzie już można wyjść także do środka, do lokalu i posiedzieć porządnie. Jak będzie kto chciał wyjść na plażę, to może najwyższy jakąś porządną pogodę w końcu nam ześle. Zobaczcie, Joanna jest przygotowana już do plażingu. Na opalanie. Na opalanie, tak, pamiętamy o filtrach. Pamiętamy też, że to jest program Mówiąc Wprost, odcinek 11. Dzień dobry, a mówić wprost do Państwa będą Joanna Miziołek i Robert Felus. Szanowni Państwo, zdziwienie jak zwykle u nas występuje na początku. Pozwolisz, Joanno, że ja się zdziwię pierwszy? To ja się dziwię. Dziwię się postawą niektórych naszych sportowców w kontekście ich kontaktów albo braku kontaktów ze szczepionkami. Wiem, może ktoś powiedzieć, jest nudny ten Feluś z tymi szczepionkami. Tak, jestem nudny, będę nudnie o tym mówił, przypominam, że warto się szczepić. I będę liczył, że osoby bardzo znane publicznie, będące wzorcem dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi, tacy jak sportowcy, niektórzy z nich nie potrafią w prosty sposób powiedzieć, ej, słuchajcie, to jest ważne, żeby się szczepić, bo wtedy mamy szansę, że wyjdziemy z tego naprawdę suchą nogą i że będzie można na te plaże chodzić, do tych lokali, na siłownię i tak dalej. I co się stało w mijającym tygodniu? Otóż polska reprezentacja piłkarska, która już się przygotowuje do boju na Euro, już się zgrupowała opalenicy i tam doszło do masowego szczepienia. No właśnie, nie do masowego, bo się okazało, masowego, że kilku... szczepienia. Do masowego szczepienia kadrowiczów, ale właśnie, no nie było masowe, bo kilku kadrowiczów no jakoś tak nie przyjęło szczepionki. Tam było takie tłumaczenie ze strony rzecznika związku, że no ale kilku z tych, co nie przyjęli, to już oni przechorowali, to już mają te przeciwciała. Gratulujemy, naprawdę, że są tak fajnie zabezpieczeni, a kilku po prostu nie przyjęło, bo nie przyjęło. Celnie o tym napisał nasz redakcyjny kolega Darek Grzędziński w takim komentarzu, że może by tym piłkarzom niezaszczepionym przypomnieć, że mamy taką loterię fajną, może by coś fajnego wygrali, jakiś tam samochód, czy tam parę złotych jest do wygrania, chociaż akurat oni chyba nie narzekają na brak i samochodów, i pieniędzy. Natomiast no, dziwi mnie ta postawa, że są tacy takie oporniaki wśród piłkarzy. Dziwi mnie na przykład też postawa Kamila Stocha. W ostatniej rozmowie Nie mam pytań Szymona Majewskiego w Radiu Z w niedzielę ostatnią, gościem był Kamil Stoch i Szymon go tam zapytał o sprawy szczepionek, czy się już Kamil szczepił. No Kamil powiedział, że się szczepił, a potem jakoś tak bez entuzjazmu opowiadał w ogóle o tym wydarzeniu. Tak zabrzmiało trochę, jakby on był jakimś takim krypto antyszczepionkowcem. Przepraszam, przesadzam, pewnie nie jest, ale nie usłyszałem takiego konkretnego, jestem zaszczepiony, czuję się szczęśliwy, czuję się bezpieczniejszy. Ja było takie bardziej, no to sobie każdy musi tam zdecydować, musi sobie każdy zdecydować, ale od takich osób publicznych, znanych, do których mamy zaufanie, które podziwiamy, od takich bym oczekiwał jednak konkretnego, prostego przekazu, a od Kamila Stocha takiego przekazu nie było, zresztą można tego posłuchać na stronie Radia Z. No tak, ale ja broniąc trochę tych sportowców powiem, że rozumiem, że oni się obawiają hejtu, no bo jednak Kamil Stoch, góral, myślę, że w tej miejscowości, w której on tam mieszka i żyje, dosyć dużo jest ludzi, którzy są tym szczepieniom przeciwni i oni obawiają się jednego, że ta sympatia szybko się od nich odwróci, tych ich fanów i dlatego pewnie ci sportowcy tak robią, zresztą sam Robert Lewandowski, który się zaszczepił, który jest nagranie z tego szczepienia, on też zaczepiony, czy się zaszczepi, powiedział, że to nie jest rozmowa na 5 minut, trochę uniknął tego tematu. I to tylko pokazuje, że rzeczywiście oni dostają takie sygnały od swoich fanów odnośnie tych szczepionek i one nie są pozytywne. I co myślisz, że potem taki Kamil Stoch, gdyby tak się zapalił do tych szczepień, idzie sobie przez swój ząb, mieszka w Zębie na Podhalu, najwyższa polska wieś i on sobie idzie, a tam sąsiedzi, o, patrzcie, idzie ten, co się zaszczepił i tak dalej. No może przesadzamy, ale... że poczyta te komentarze. No tak, na przykład po naszym programie. No ale są też sportowcy, którzy nie mają tutaj żadnych wątpliwości. Iga Świątek z wielką radością. Kobiety są odważne, więc wiesz. Kobiety są odważne, ale Jędrek Bargiel, na przykład ten taki narciarz, który zjeżdża z miejsc, z których w ogóle się nie powinno zjeżdżać na nartach, a on zjeżdża, nie jest kobietą. Jest też odważny i też poparł tę akcję, mówmy, poprawną polszczyzną. No to tyle mojego zdziwienia.
No i w objaśniaczu no to warto chyba powiedzieć o Jarosławie Gowinie, no i o tym, co stało się ostatnio z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, bo on zrobił taką dosyć dziwną właśnie woltę. Jak ten kot teraz, piękny zresztą. Zrobił woltę, która polegała na tym, że złożył podpis pod kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich, ale opozycji. No i to jest taka jawna wojna dzisiaj z obozem Zjednoczonej Prawicy. To znaczy, wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński znowu mu tego nie zapomni. Nie zapomni. A tak to jest tak właśnie w rocznicę majowych wyborów. To był pierwszy taki spory plaskacz, który premier Gowin wymierzył swoim towarzyszom ze Zjednoczonej Prawicy, Zjednoczonej coraz bardziej tylko z nazwy, i w rocznicę tego pierwszego plaskacza wymierzył drugiego. Ja w ogóle jestem zainteresowany, co tam w głowie premiera Gowina siedzi, na ile ten jego bardzo giętki kręgosłup, ile on jeszcze jest w stanie tych różnych właśnie zgięć, przegięć wytrzymać, czy kiedyś chrupnie jednak z chrzęstem i będzie po Gowinie, czy on też gdzieś tam jak zawsze wyląduje na te swoje gowinowe, jak ten twój kot, cztery łapy. Ciekawe, co będzie dalej No tak, szczególnie, że gdzieś tam oni mówią w porozumieniu, że jednak Jarosław Gowin jest bardzo przywiązany do władzy, no bo jest to polityk, który praktycznie zawsze był w rządzie, albo Donalda Tuska, albo teraz tej Zjednoczonej Prawicy, więc on jest do tych takich prestiżowych funkcji przywiązany, szczególnie, że dzięki temu ma samochód, kierowcę, no i oni się tam trochę śmieją w porozumieniu Adama Bielana, powinnam powiedzieć, albo Partii Republikańskiej, no bo Jarosław Gowin nie ma prawa jazdy, więc jednak ten kierowca i ten samochód, no to mu się na pewno przydadzą. No i to jest też konkretna ulga dla budżetu domowego, bo pamiętacie państwo jakiś czas temu, jak premier Gowin błysnął, że on z tą swoją biedną dychą na miesiąc to ledwie koniec z końcem wiąże i co się wtedy na niego posypało, więc jak się ma tego kierowcę, samochód, no to tam jest zawsze te parę złotych taniej. A teraz mnie w ogóle naszło, że on jest zły na Kaczyńskiego, bo przecież on jak ma tę dychę, to on jest tym bogaczem, z którego będą zdzierać na Nowy Ład, prawda? I może on dlatego tak ten podpis na innego kandydata złożył. Tak może być, rzeczywiście, ale ja bardziej myślę, że to jest złość wymierzona w Jarosława Kaczyńskiego za to, że Jarosław Kaczyński ogłosił, że będzie nowy koalicjant, no i to ma być właśnie, jak rozumiem, partia Adama Bielana, no a sam Jarosław Gowin już w wywiadach mówił o tym, że on na żadnego koalicjanta się nie zgadza. No tak, ale w tym wszystkim popatrz, jaką miałaby cudną sytuację koalicja obywatelska, opozycja w ogóle, dostaje prezent w postaci podpisu pana Gowina pod kandydatem opozycyjnym i mogliby o tym wszyscy mówić i w ogóle byłoby wielkie halo, a jednocześnie opozycja postanowiła jednak wywalić się o własne nogi i podczas głosowania w Senacie nad preambułą, no dwa głosy poszły nie tak. Jeden z senatorów, pan mecenas Pociej, się potem wytłumaczył, przepraszając na konferencji, że jest takim trochę safandułą, że on był jednocześnie w dwóch robotach, był w takiej robocie europejskiej i tutaj w tej robocie senackiej, no i tam się mu po prostu pomerdało i nie tak nacisnął jak trzeba. Tak się, panie senatorze, kończy, jak się bierze dwie roboty naraz i dwie roboty naraz wykonuje. Czy my, Joanna, jak teraz nagrywamy program, to nagrywamy jakiś inny też program? Nie, nagrywamy nasz jeden, mówiąc wprost, program. I nam się to jakoś tam udaje, bo bardzo się nie mylimy i nie na przykład nie zawalamy drugiego programu, bo jesteśmy w jednym programie. Ale i tak dobrze, że się nie zaciął w toalecie, bo już z tego się śmieją politycy Zjednoczonej Prawicy. Tak, te zacinania w toalecie to jest trochę jak włamy na konta twitterowe, gdy tam coś się niesłusznego pojawia. Nagle się wszystkim wtedy włamują. Czekliście, no dokładnie rok temu była ta słynna lista radiowej trójki, z której wypadł z pierwszego miejsca utwór Kazika Staszewskiego, Twój ból jest lepszy niż mój. No i była wielka afera wobec tego, no bo tam było takie ręczne sterowanie, to znaczy przesuwanie tych piosenek do góry, które miałyby zdaniem kierownictwa wygrać. Po prostu był niepoprawny politycznie utwór Kazika, bo wskazywał właśnie na Jarosława Kaczyńskiego, który wjechał sobie, jak pamiętamy wszyscy, na cmentarz, mimo tego, że był jednak zakaz wchodzenia na cmentarz ze względów epidemicznych. No i co się stało? Trójka praktycznie się całkowicie rozpadła i podzieliła na dwa radia. Tak, tej starej trójki, tej, na której ja się jako młodzian nastoletni uczyłem polskiej muzyki, czy słuchałem naprawdę na dobrym poziomie programów satyrycznych, tej trójki nie ma. Ona została zarżnięta, ona praktycznie można powiedzieć, została odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku. Gdzieś w eterze jest takie miejsce.
na szczęście jest internet i duch trójki, który żyje, osiadł na dwóch radiach internetowych, na Radiu Nowy Świat i na Radiu 357. Obie ekipy serdecznie pozdrawiamy. Działajcie, rozkręcajcie się, zresztą tak się dzieje i niech ta trójka w was żyje, a stara trójka po prostu już po trójce starej. No i zrobiło się smutno. A taka ładna pogoda. Właśnie wspominamy, ten weekend to jest naprawdę już powrót do życia praktycznie we wszystkich tego życia odmianach. Mimo, że będziecie wracać do życia, to jednocześnie nie zapominajcie o internecie. Nie zapominajcie o tym, że jest nasz serwis wprost.pl. W nim, jak co piątek, nowe wydanie naszego e-tygodnika. Szczególnie tym razem polecamy no bardzo symboliczną, bardzo piękną i mądrą okładkę. One wszystkie są naprawdę piękne, mądre i symboliczne, ale ta dzisiejsza szczególnie mi się podoba. A w tym wydaniu też i na wprost.pl w ogóle będzie też debata energetyczna. Pomyślcie sobie, nudy jakieś. No nudy. Jak się nam prąd skończy latem, to już nie będzie wesoło i wtedy się okaże, że o kurde, to nie była nudna debata, więc może na nią warto rzucić okiem. A teraz dobrego weekendu, uważajcie dobrego na siebie. Weekendu. To był program Mówiąc Wprost w 11 odsłonie. Wprost do Państwa mówili Joanna Miziołek i Robert Felus. Dziękujemy.